Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator 22. Tym razem zapraszam na mapę PW Wolf Creek na serii Czas Zacząć i właśnie widzicie mnie siedzącego właśnie w dojczu. Nie bez powodu siedzę w nim, ponieważ ostatni odcineczek to był odcineczek troszeczkę testowy możliwości cosplaya. Jak widzicie, nie udało mi się tej słomy zawieźć na gospodarstwo przy pomocy oczywiście tego programu, więc jestem zmuszony osobiście pofatygować się na gospodarstwo. Czasem tak bywa, czasem pewne rzeczy trzeba robić osobiście i no, tak jest. Dobrze, to ruszamy oczywiście. Mamy tu taki malutki mościk. Tak naprawdę jestem po aktualizacji Farminga 1.5. Mam taką nadzieję, że tutaj wszystko przebiegnie w sposób normalny, czyli nie będę miał jakichś większych problemów, bo najbardziej się oczywiście tego obawiam. No, przy okazji jeszcze też była aktualizacja karty graficznej, czyli mam tak naprawdę podwójny powód do tego, aby się tutaj martwić tym, jak to oczywiście wyjdzie. Już widzę, że są tutaj delikatne problemy z jeziorem. Widzę, że tutaj są małe problemy z dojczem. No, zobaczymy, jak to oczywiście dalej będzie przebiegało. Myślę, że to jest chyba też nawet dobry moment, aby pozdrowić Chris 3140 oraz Kynek Gra. Dziękuję panowie za to, że odwiedzacie mój kanał, za wszystkie dobre słowa, za łapki, za lajki, za subiki i oczywiście również chciałbym wam wszystkim, tu muszę sprawdzić, czy coś nie jedzie, wam wszystkim oczywiście podziękować za to, co oczywiście do tej pory dla mnie zrobiliście, a naprawdę zrobiliście bardzo dużo. Dobrze. Podjeżdżam sobie tutaj oczywiście, rozładuję tą słomę. Muszę jak najszybciej rozładować tutaj słomę, dlatego że potrzebuję bardzo szybko sprzedać to pole. Z racji tego, że muszę kupić kolejne, przy właśnie którym stoi tutaj kombajn, czyli chyba wydaje mi się, że pole 54. Brakuje mi jakieś 300 tysięcy, więc śmigam szybko tutaj z powrotem na pole, w którym zbierałem tutaj pszenicę i zbiorę pozostałą część słomy. Dobrze, mamy jedną kwestię tutaj załatwioną. Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają wam się filmy, do klikania na dzwoneczki. Za wszystko oczywiście serdecznie wam bardzo dziękuję i proszę was o jeszcze więcej. Zapraszam na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i również na Farmingu 19. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30. Codziennie oczywiście jest puszczany nowy odcinek i odcinki puszczane są naprzemiennie. I nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy nagrywam w formacie 4K. I znowu ciągnie pociąg. Jednak sobie poczekam, nie będę tutaj śmigał. I oczywiście śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję. Jakoś mam dużo szczęścia i dość często trafiam na ten pociąg, ale widocznie jakoś mi on jest tutaj chyba pisany, tak mi się wydaje. Więc muszę niestety chyba na niego tutaj uważać, bo mam takie wrażenie, że poniekąd trochę on mnie testuje. I że tak próbuje mnie w końcu tutaj
spowodować, że ja w końcu się na niego nadzieję, ale muszę niestety tu uważać. Dobrze, mamy tutaj resztkę słomy do zebrania. No i mam nadzieję, że w miarę mi to szybko tutaj pójdzie. Jak widzicie, już niewiele tej słomy oczywiście na tym polu zostało. VB. I ruszam. Ja mam taką nadzieję, już widzę tutaj małe takie zacięcia, jeżeli chodzi tutaj o kabinę. Jeszcze tutaj oczywiście wyłączę tą mapę. Nie jest ona mi tutaj potrzebna. I zbieramy słomę. Zostały już naprawdę niewiele rządków, bo idę 3, no góra 4. Góra 4. Oczywiście prowadziłem tutaj kilka nowych modów, między innymi tutaj na realne błoto. Zwróćcie uwagę, nie wiem czy tu będzie oczywiście widać. O, właśnie widać tutaj, jak kopie się traktor. No to jest właśnie ten mod realne właśnie błoto. I tak sobie pomyślałem, że to wprowadzę, a czemu nie? Dodatkowo oczywiście tutaj brudzenie wprowadziłem, więc kilka modów nowych wprowadziłem. Zostawiłem sobie oczywiście tutaj Courseplaya, bo jeżeli uda mi się w miarę szybko zebrać tutaj właśnie tę słomę, to zamierzam tak naprawdę sprzedać to pole, kupić kolejne pole i wsiądę sobie do klasa i zacznę sobie zbierać. Prawdopodobnie tam jest chyba jęczmień albo owies, a Deutsch chwyci tutaj za opryskiwacz i rozpoczniemy realizację kontraktów. Jeżeli uda mi się w miarę dużo kontraktów zrealizować, to myślę, że pod koniec odcineczka powinienem tak postawić pierwszą szklarnię. Potrzebuję dużo pieniędzy, jestem tak naprawdę na dorobku, nie mam tak naprawdę za wiele tutaj kasy, no i muszę niestety kombinować. Na razie mapa ma tutaj dużo możliwości, a ja nie mogę z nich skorzystać w 100%. Nie mam też za wiele czasu na to, żeby szukać znajdków, ale myślę, że jeszcze tutaj gdzieniegdzie sobie powpadam i te znajdki sobie tutaj poszukam. I chyba wydaje, że mamy tutaj całą słomę zebraną jeszcze. Tam chyba kawałeczek został. Uniesiemy. Wiecie, moja wielkopolska natura ma to do siebie, że staram się w miarę wszystko tutaj zebrać. Dobrze. Mamy wszystko, wyłączę. Oczywiście oprysk będę tutaj wykonywał Courseplayem. Skoro mu tak bardzo dobrze poszło, odłączam. I co? Śmigam tutaj po ten mój opryskiwacz. I sprawdźmy, my mamy chyba tutaj nawóz, dokładnie. Sprawdzę oczywiście tutaj te wszystkie moje kontrakty. Przyjmujemy. Na razie tylko będziemy przyjmować tylko tutaj nawożenie. Nawożenie na polu numer 48. Widzę, że jest. To oczywiście to pole sprzedaję. Myślę, że muszę kupić pole wstecz, dokładnie 54. Na szczęście mam wystarczająco pieniążków, żeby to pole kupić, więc kupiłem. I dobra, jedną kwestię mamy tutaj załatwioną. Wydaje mi się, że na polu 42 i 43 powinniśmy mieć kontrakty właśnie na nawożenie. 43 i 42. Dokładnie. To jeszcze zobaczę, czy użyję tutaj Courseplaya, czy po prostu
normalnego, zwykłego pracownika. Zaraz się oczywiście przekonamy. Dobrze. Zatrzymujemy się. I dobrze. To teraz musimy chyba wejść. Już momento. Na pracę. Dokładnie tak. Stwórz pracę. Oczywiście mamy tutaj pracę. Pozycja na polu. Otwórz generator kursu. Zrobimy sobie troszeczkę mniej. Tam i z powrotem jedno uwrocie zrobimy, żeby tutaj nie było gładko obrót, kółko, gładko obrót. I zrobimy tutaj oczywiście obrót, tak jak zrobiliśmy tutaj poprzednio. Wygeneruj kurs. Wstecz. I co? Zacznij pracę. To już zostawiam tutaj, jak sobie będzie tutaj radził Deutsch. Nie będę tego oczywiście tutaj śledził. A ja sobie tutaj wsiadam oczywiście do klasa. Zmienię tylko tutaj na Combine. Muszę go oczywiście uruchomić. Rozłożę go, bo muszę go oczywiście rozłożyć. Jeszcze oczywiście sprawdzę, czy mam włączony pokład słomy. Oczywiście, że jest włączony. Ruszam. Wolę niestety tutaj, przepraszam was najmocniej, tą stronę. Dlatego, że widzę tutaj przynajmniej tu, o, tą końcówkę. O, właśnie, widzę tą końcówkę. Tutaj jest niestety ten monitorek, który powoduje, że ta widoczność jest niestety bardzo słaba, więc jak widzicie, kiepsko się tutaj patrzy, jeżeli nie widzi się końcówki pola. No, tak to jest niestety tu skonstruowane i lepiej chyba jechać w tą stronę. Troszeczkę sobie tutaj oczywiście posiedzimy w klasie. Tak powiem szczerze, ostatnio bardzo polubiłem sobie takie właśnie zbieranie. To nie jest oczywiście duże pole, więc wydaje mi się, że jednak myślę, że tutaj to wszystko będzie wyglądało, znaczy praca będzie bardzo szybko, wydaje mi się, zrobiona. Zostanie to oczywiście słoma, ale to słomę można sobie spokojnie zebrać. Myślę, że uda mi się w miarę fajnie tutaj kontrakty zrealizować i postawię w końcu moją pierwszą szklarnię. Właśnie szklarnię tutaj właśnie z serii PW Wolf Creek. Jest to naprawdę bardzo fajna szklarnia. Nie tylko tutaj hoduje się w niej pomidory, sałatę i truskawki, ale też innego rodzaju warzywa. Oczywiście nie będę was zdradzał jakie, oczywiście zobaczycie to, myślę, że raczej tutaj pod koniec odcineczka. Okej. No, pojawiła się aktualizacja. Powiem wam szczerze, że tak troszeczkę z duszą na ramieniu wgrywałem tą aktualizację. Oczywiście czytałem, co tam zostało zaktualizowane. No i ja myślę, że no troszeczkę czasu mi tutaj na pewno zajmie, zanim mój komputer, jakby tu powiedzieć, przyswoi te wszystkie zmiany. Liczę na to, że oczywiście odbędzie się to bez większych problemów. No ale wiecie, jak to jest. O, mniej więcej tak to wygląda.
No powiem wam szczerze, myślałem, nie myślałem, że po prostu ten klas jest naprawdę fajnie tutaj zrobiony, to naprawdę fajnie tu wszystko wygląda. No powiem wam, rewelacja. Liczę na to, że o, mam tu informację, że kontrakt jest w 85% zrealizowany i jak już tylko tutaj skończymy, to śmigniemy sobie oczywiście do Deutscha, żeby wpaść na pole numer 40 chyba 2, bo chyba robimy teraz 40-44. A wiecie, może przy okazji tutaj, o widzicie, mam tutaj już kolejne jakieś tam lagowanie. O, zatrzymam, bo oczywiście mam kontrakt zrealizowany. I odbieramy 14 tysięcy. Mamy też oczywiście tutaj kolejny kontrakt. Willkommen in Ihrem Deutz. Dobrze, nawozu jeszcze troszeczkę mam. Więc co? Śmigamy teraz na kolejne pole. Na szczęście daleko nie trzeba tutaj jeździć. Wszystko jest w miarę w pobliżu. I rozpoczniemy oczywiście generowanie kursu właśnie na kolejnym polu. Tak się zastanawiam, jak tutaj zlikwidować ten kurs. Nie chciałbym, żeby to się wszystko nakładało. Jeszcze oczywiście wszystkiego tutaj nie wiem, ale wiecie, trzeba się nauczyć wszystkiego. No dobrze, wyłączam. I co? Da się to jakoś zlikwidować, czy nie da się tego zlikwidować? No nie. No nie, to zrobimy tak. Stwórz pracę. I co? Tutaj. Otwórz. O, zmienione wszystko jest. Wygeneruj kurs. Wygeneruj kurs. A nie, nie zrobimy tego oczywiście. Już wam mówię dlaczego. Pozycja docelowa to będzie ta pozycja. Tak. I teraz tak. Otwórz. Dlaczego tak zrobiłem? Zrobiłem dlatego, żeby nie wracać tutaj z powrotem na to pole numer 42. I wygeneruj. Wygeneruj. Zrobiłem to, czy nie? Jedno i wygeneruj. Coś mi tutaj chyba nie wyszło. Jeszcze raz. Robimy tutaj. Aha, może tutaj najpierw powinienem zrobić pozycję. Teraz pozycja na polu, czyli tu. Otwórz. Wygeneruj. I zacznij pracę. No i jak widzicie, co będzie teraz robił kolega Deutsch? Chyba będzie robił to, co powinien zrobić. Taki zrobił dziwne kółko. Ale nie mieszajmy się do tego, co on tutaj robi. Wsiądź do pojazdu. A my dalej. Zbieramy oczywiście tutaj owies. Mamy tutaj do zebrania owies, więc śmigamy sobie z owsem. No myślę, że jak kurs będzie zrobiony, no tu mam może jeszcze z dwa kursy w tom i z powrotem i wydaje mi się, że całe pole będzie już zebrane. Więc tak naprawdę dzisiaj raczej takie w miarę fajne prace polowe. Ja uwielbiam, powiem wam szczerze, zbierać tutaj zboże. Przyjemnie się to robi, jak się ma naprawdę fajną maszynę, a ten klas jest naprawdę bombowy. I teraz tą stronę. Mam nadzieję, że tu w miarę dobrze trafię.
wiecie, najważniejszy jest początek tak naprawdę, a później to jakoś oczywiście leci. Czy pojawiły się nowe mody? Powiem Wam szczerze, jest kolejna aktualizacja Osiny, jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany. Tam pojawiły się problemy z bramami, sam sobie tego doświadczyłem, gdy się wjeżdża na przykład do bramy, gdzie jest przędzalnia, tam jest oczywiście też punkt skupu, to ta jedna brama, no powiem szczerze, otwiera się tak jak chce, no i z nią jest oczywiście ogromny problem, żeby oczywiście trafić i do niej wjechać. No tak to wygląda. Odnoszę takie wrażenie, że jest tutaj mały problem z lusterkami w tym klasie, bo nie widzę oczywiście to, co się robi, co się dzieje z tyłu, a wydawało mi się, że chyba w poprzednim odcinku nie najgorzej to oczywiście wyglądało, a teraz takie widzę, ma tutaj delikatne problemy to lusterko. Może jeżeli oczywiście jest to mod Mauriciego Spencera, jeżeli oczywiście nie ogląda jakimś cudem, to może warto byłoby, żeby ta kwestia w tym naprawdę fajnie dopracowanym kombajnie, bo on jest naprawdę fajnie dopracowany, oczywiście tą kwestię zmienić. Oczywiście poza odcinkiem wprowadziłem tu malutką zmianę w tym klasie, mianowicie zwiększyłem mu troszeczkę tutaj pojemność do 120 tysięcy, po to tylko, żeby tutaj zbyt często nie kursować w tą i z powrotem. Dobrze, mamy oczywiście zebrane. Wyłączę kombajn. Oczywiście rozkładam header. Wow. Rozkładam. Znaczy odłączam. I jak widzicie, przy okazji mam też tutaj i literka Q. Powiem Wam, przynajmniej w tej maszynie nie ma problemów, jeżeli chodzi o kwestie właśnie podszczepiania. Tu wszystko ładnie gra. Teraz tylko zobaczę, co my tu mamy jeszcze, jeżeli chodzi o możliwości moje zakupowe. No, powiem szczerze, ja już nie mogę żadnego pola kupić. No bo to tak szybko wszystko zostało tutaj zebrane, o, ale słabo, powiem Wam szczerze. Ja tutaj liczyłem na to, że będę mógł sobie tu poszaleć, a tu okazuje się, że no niestety, ale chyba nie zdążyłem i nie mogę już żadnego tutaj zboża zebrać. Oczywiście one się pojawią, ale tu największe pola, no niestety, ale szybko, powiem szczerze, no nie liczyłem na to. Myślałem, że jeszcze będę mógł sobie tutaj skorzystać, a tu okazuje się, że jednak nie. Właśnie. No dobra, co tutaj mamy? Mamy tu oczywiście ukończone te dwa kontrakty. Czy mamy coś tutaj w pobliżu? Sprawdźmy pole numer 60. Może tutaj mamy jakieś nawożenie. Nawożenie mamy również na 60. Dobrze. Ok. No dobra, to wyłączam, bo oczywiście nie będę potrzebował. Willkommen in Ihrem Deutz. Oczywiście mamy tutaj skończone to moje nawożenie. I co? No i teraz muszę coś wymyśleć, żeby właśnie... No wydaje mi się, że chyba będę musiał pojechać na farmę, nie? Bo wydaje mi się, że innego tutaj za wielkiego wyboru nie mam. Zostawię tam oczywiście opryskiwacz. Zostawiam tam opryskiwacz. Podjadę sobie oczywiście na pole numer 60. A myślę, że przy okazji zbiorę sobie
tutaj słomę, zrobię to pole numer chyba 60, dokładnie tak. No powiem wam, że ta mapa jest naprawdę bardzo fajna. No nie myślałem, że ona jest tak fajnie zrobiona. Naprawdę powiem wam, rewelacja. I tak naprawdę poza odcinkiem, jak zmieniałem tutaj oczywiście kombajn, tutaj też ustawiałem tego Deutscha, to tak naprawdę dojeżdżam do pola. O, to jest chyba to. To może sobie ustawię tutaj. O, dokładnie tak. Ustawię sobie tego Deutscha tutaj. Wyłączam tą mapę, bo jesteśmy oczywiście na tym polu. Jesteśmy. A nie, to nie jest to pole. O. To kawałek dalej pewnie. To pewnie to jest to pole. Pole numer 60, zgadza się? Mamy tutaj kontrakt na nawożenie. Pole 60, nawożenie. Oczywiście wielkich pieniędzy tutaj nie ma, ale to też nie o to chodzi. Dobrze, to co? Stwórz pracę. Pozycja docelowa, oczywiście wybieramy tutaj tą. Pozycja na polu, oczywiście na polu numer 60. Otwórz pracę. I robimy podobnie. Wygeneruj. I w sumie powiem, widzicie, mogę to zrobić i zacznij pracę. I jak widzicie, bez problemu. Już nie patrzę, bo nie ma sensu patrzeć. Tu. Siadam tutaj oczywiście. Wsiądź do pojazdu. Ok. I ruszam tutaj na farmę. Wydaje mi się, że z racji tego, że nie mam tutaj żadnych tutaj zbiorów. A szkoda, powiem szczerze. Liczyłem na to, że uda mi się jeszcze coś, jakieś tutaj pole przygarnąć. Okazuje się, że jednak nie. Oczywiście jeszcze raz zapraszam was do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystko oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście proszę was o jeszcze więcej. Zapraszam na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i na Farmingu 19. I pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30. Odcinki oczywiście puszczane są naprzemiennie i nie zapomnijcie ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie wam bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście jeszcze raz chciałbym tutaj pozdrowić Kynek Gra i Chrisa 3140. Bardzo wam panowie, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie dobre słowa, za łapeczki, za odwiedziny. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki pana Shadow R. Mam nadzieję, że świat pana Shadow R nie jest jakoś strasznie nudny, choć wiem, że czasem mówię monotonnie, ale taka jest troszeczkę moja oczywiście natura. Dobrze, powolutku dojeżdżamy sobie tutaj do gospodarstwa. No i zaraz zobaczę, bo oczywiście nie spojrzałem jeszcze na bardzo ważną rzecz, mianowicie na to, ile tak naprawdę kosztuje właśnie szklarnia. Nie zwróciłem na to, powiem wam szczerze, uwagi. Nie wiem tak naprawdę, ile ona kosztuje, więc no, będę musiał się tutaj tą kwestią zainteresować. Dobrze, literka P, PW moc. Mamy tutaj, co my tutaj mamy? Och, jakieś zbiorniczki. Ale to nas nie interesuje. Interesuje nas ten dział.
i dział związany właśnie tutaj z produkcją, szklarnie, i szukamy szklarnie SPW. No i mamy tu, kosztuje to 47 tysięcy. I tak się zastanawiam, gdzie ja mogę je tutaj ustawić. I ja myślę, że zaczniemy je ustawiać dokładnie tutaj. Może tu ustawimy. No i powiem wam, chyba będę musiał jeszcze tutaj ładnie sobie tu ładnie teren poprawić, bo coś takie mam wrażenie, że albo może, o, zrobimy tak. Takie mam wrażenie, że ot, może tak, 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 tak. Że troszkę krzywy mam tutaj ten teren, nie? A wiecie, żeby tu nie było później żadnych problemów, że coś tutaj nie zgrywa. Ale tak powiem wam szczerze, że ten teren dość strasznie tutaj faluje. Ja nie wiem. Może za mocno tutaj bawię się tymi kwestiami. Za chwilkę tu mogą być większe problemy, więc zostawmy to. I myślę, że postawię dzisiaj dwie szklarnie. Już widzę, że mogę postawić. Nie kosztuje mnie to więcej niż powinno. I najpierw robimy jedną szklarnię. Obrócę ją. Albo może zostawię w tą stronę. Jeszcze raz. Oczywiście znowu spaprałem standardowo, bo jakby nie inaczej. Budowa, produkcja, szklarnie. Dobrze. Teraz to już na pewno będzie prosto. W sumie nie jest prosto. Czybym ją to jakoś krzywo postawił? Chyba nie, nie? Myślicie? Nie wygląda to na jakoś super krzywo. Więc troszkę dalej, żeby nie było później problemu z zbieraniem tutaj. O, mamy jedną. I tu nie będę szalał. Postawię drugą, żebym nie miał problemu z dojeżdżaniem do właśnie. W sumie mógłbym tą postawić tu. Czy tu będzie coś przeszkadzać? Nie. Tą postawię oczywiście bardzo blisko tutaj. Wydałem znowu dość sporo grosza, ale wydaje mi się, że powinno mi się to zwrócić. Prędzej czy później, a kasa niestety się mi przyda. Chyba w miarę prosto tu jest. No dobrze, przeskakuję oczywiście sobie tutaj. Kontrakt mam zrealizowany. Więc oczywiście odbiorę tę moją gotóweczkę. Niewiele. Odbierz. Willkommen in Ihrem Deutz. Odstawię oczywiście. I co? I ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby teraz kupić coś, co zasili te szklarnie, mianowicie potrzebuje pewnie wody. Oj, powiem wam, że coś tutaj chyba z tym terenem, delikatnie mówiąc, mega zaszalałem. Stawimy najpierw tutaj ten pierwszy tak naprawdę zbiorniczek. Nie wiem, czy nie będę. Znaczy, wiecie co, bo ja tak sobie myślałem, żeby zmienić w ogóle tutaj miejsce stawiania farmy. Myślałem sobie o zupełnie innym miejscu. I tak właśnie o tym myślę. Ale to wiecie, wydaje mi się, o widzicie, jednak coś tutaj mam skopane. Coś jest tutaj skopane. Strasznie nierówno, ale wydaje mi się, że na początku, na razie niech tak będzie, a później tak naprawdę myślę, że będę tutaj to wszystko zmieniał. Oczywiście te samochody jeżdżą tak jak chcą, więc nie będę tutaj próbował jakoś wyprzedzać i wjeżdżać przed samochodem.
Jadę do sklepu, bo muszę niestety kupić tutaj zbiorniczek na wodę. Na szczęście do tej szklarni wystarczy tylko woda. Nie widziałem, żeby coś tam dodatkowo byłoby potrzebne, więc śmigam sobie tutaj do sklepu po wodę, znaczy po zbiorniczek, a później będę musiał znaleźć jakiś zbiornik, gdzie tą wodę oczywiście uzupełnię. Nie zamierzam oczywiście kupować wody, postaram się załatwić, żeby to skorzystać tutaj z dobrodziejstw właśnie natury. No tak mi się to powiedziało. No ale mi się wydaje, że chyba dokładnie wiecie, o co mi tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. No powiem wam, że ja nie myślałem, ale ten odcineczek już trwa 35 minut. Zrobiłem tak naprawdę raptem 3 kontrakty, zebrałem jedno zboże. I no i 3/4 odcinka jest już tak naprawdę za nami. Ja naprawdę powiem wam, że śmiga to niemiłosiernie. Oczywiście mój dojdzie jest tak ufajdany, straszny, ale na szczęście szybko jedzie, bo 78 na godzinę, więc w miarę szybko powinienem tutaj do tego mojego sklepiku szybko dojechać. Już prawie dojechałem, więc oczywiście tu ujeżdżamy. No dobra, to co? To tu będziemy musieli niestety zrobić kolejny zakup. Tak się zastanawiam, czy to różne w różnych rzeczach było, czy było to w innych tutaj moich szpargałkach, jeżeli chodzi o kwestie właśnie. Nie, to na pewno nie był ten Joskin. A sprawdźmy jeszcze tutaj zwierzęta, bo czasem te wszystkie zbiorniczki znajdują się właśnie tutaj. Tu mamy zbiorniczek 20-tysięczny. Sprawdźmy sobie jeszcze ten. Tu mamy oczywiście Joskin jeszcze mniejszy, więc na pewno nie. Tutaj mamy, o, mamy taki konkretny, powiem wam, nawet jest tutaj 100 tysięcy, więc powiem wam szczerze, oczywiście wybierzemy sobie tutaj klasa i tutaj też klasa i kupuję ten zbiornik 100 tysięcy wstecz, wstecz, wstecz i mam taką nadzieję, że to będzie to, co powinienem mieć na gospodarstwie. I zaraz oczywiście sprawdzę, czy ja mogę. Powiem wam szczerze, tak patrzę, tylko zostało mi 171 tysięcy. No, robi się, tak powiem, dość ubogo. O, w ten sposób. Zbiorniki. Tu mam jakiś zbiornik, więc wydaje mi się, że oczywiście udam się do tego zbiorniczka i zobaczę, czy mogę z niego zabrać wodę. Byłoby mi niezmiernie miło tą wodę stamtąd zabrać, ale wiecie, to jeszcze tego nie wiem. No powiem wam, wydawało mi się, że mam troszeczkę więcej pieniędzy. Sporo wydałem tutaj na te szklarnie. Widzę, że o, nawet tu jest jakiś zbiornik, zauważyliście? Patrzcie, patrzcie, nie zauważyłem tego. Sprawdźmy, czy uda mi się tutaj. I jest. I jak widzicie, pięknie woda się napełnia, więc zabieram stąd wodę. Super. I nie muszę tutaj stawiać jakiegoś dodatkowego wieży do poboru wody, bo bym musiał znowu pewnie wydać z 20 tysięcy. Śmigam sobie szybko tutaj na farmę i zaraz powinna się cała produkcja uruchomić. Oczywiście jeszcze wam nie pokazałem, co tak naprawdę można tam uprawiać, ale za chwilkę oczywiście się dowiecie. Dobrze.
No widzę, że tutaj też lusterka mają jakiś mały problem. Widzę, że wszystkie właśnie mody tutaj Mauricio'ego Spencera chyba mają po aktualizacji 1.5. Wydaje mi się, że aktualizacja spowodowała, że no, jest właśnie taka sytuacja, że są problemy z lusterkiem, ale to wydaje mi się, że raczej chyba w większości mapach chyba jest taki problem, więc na pewno tutaj pozostali gracze z Niemiec, bo to są akurat Mauricio Spencer jest niemieckim moderem. Myślę, że już tam go poinformowali o zaistniałych tutaj problemach. Ale mam tutaj skoszone to podłoże. No tak powiem wam szczerze, delikatnie mówiąc, troszkę słabo. Ale już tutaj dostarczam wodę. Zobaczymy, ile mi się tutaj mieści. Dobrze, teraz tutaj. Powiem wam szczerze, tylko chyba jakieś 20 tysięcy, to nie jest chyba tak źle. Zobaczymy, jak będzie w ogóle wyglądała tutaj produkcja, nie? Bo jestem tego ogromnie ciekaw. I tutaj woda również jest oczywiście uzupełniona. No dobrze, to teraz wchodzimy sobie do menu produkcji i zobaczcie, co my tu mamy. Jeżeli chodzi o produkcję, musimy niestety to wszystko włączyć, a więc pomidory, truskawki, sałatę. Mamy tu oczywiście też i grzybki, mamy ananasy. Widzę, że tutaj jest arbuz, kalafior, czerwona kapusta, ogórek. Widzę, że też i cebula, i dynia. I musimy tutaj wszystkie po kolei powłączać. No, sporo się tutaj uprawia. Zobaczymy, jaki będzie prędkość produkcji. Myślę, że raczej nie powinna być powalająca. Ustawiłem oczywiście tutaj season na 3 dni. Standardowo ustawiam na 2 dni, ale z racji tego, że jest to też spora mapa, ja jej tak do końca też dobrze nie znam, więc też uczę się tak naprawdę tutaj tego wszystkiego od samego początku, więc tak wiecie, żeby to szybko tak nie gnało, to sobie tutaj to wszystko i robimy wstecz i jak widzicie, może ja się rzeczywiście do tej szklarni udam. Powinny być automatyczne drzwi. Zobaczymy, czy tutaj one działają. No nie, nie działają. A powinny być automatyczne drzwi. Tak mniej więcej wygląda tutaj szklarnia. Jak widzicie, rosną tutaj te wszystkie uprawy. O, właśnie. Po troszeczku na każdej grządce dowolnie tutaj to wszystko jest i powiem wam szczerze, naprawdę fajnie to wygląda. Choć powiem wam, że tutaj w tym garażu jest właśnie są automatyczne drzwi, a w szklarni niestety nie. Dobrze, to gdzieś tutaj będę musiał ten zbiornik odstawić. W sumie mógłbym go odstawić dokładnie tutaj. I powinna, o jak widzicie, otwierają się, a ja odstawię ten zbiorniczek. I co? I ruszamy. Oczywiście ruszamy tutaj, bo musimy zebrać słomę. Mamy do zebrania słomę, więc muszę wrócić na pole, jakby to powiedzieć, z początku naszego odcineczka. Zabieram oczywiście stamtąd przyczepkę i ruszam zbierać słomę właśnie na polu, w którym dzisiaj zbierałem owies. Taki jest oczywiście plan.
Na dzisiejszy dzień udało mi się w miarę dobrze go zrealizować, bo nie liczyłem na to, że ja tutaj postawię aż tyle tych szklarni, ale widzę, że nie muszę niczego zbierać, więc nie muszę też kupować żadnego pola, więc mogę to oczywiście inwestować w różnego rodzaju tutaj produkcje, powoli to odbierać. Myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się tutaj kurami, jak mi się uda. Wszystko też zależy od kontraktów, od realizacji tych kontraktów. No, tak to niestety wygląda. Pojawiły się same tylko kontrakty, więc tutaj przy tym oczywiście muszę też zostać. O, widzicie? No i zaraz tutaj przyczepkę zgarnę. I ruszamy oczywiście na pole. Dobrze. Wydaje mi się, że to pole, i już sobie włączam mapę, powinienem tak naprawdę pojechać. Czy ja pojadę tu? Wydaje mi się, że tak będzie chyba lepiej. Jeżeli śmignę właśnie tutaj. Wiecie, powiem wam tak. Tak naprawdę początki na farmie są takie, powiem szczerze, żmudne. Tu tak naprawdę za wiele rzeczy się nie dzieje. To zanim ja tutaj to wszystko ogarnę, to naprawdę sporo czasu minie. Myślę, że to są rzeczy, które naprawdę czasowo dość sporo wymagają, zanim tutaj to wszystko kupię, zanim uda mi się kupić. Nie korzystam tutaj z modułu dofinansowania, ale może przy okazji znajdę też czas na przykład na szukanie znajdek. Oczywiście są tutaj znajdki, więc dodatkowe fundusze oczywiście mi się przydadzą. I już tutaj spojrzę, VP i ruszamy oczywiście tutaj. I powolutku będziemy to wszystko zbierać, sprzedamy to pole. I wydaje mi się, że może uda mi się tutaj rozpocząć jakiś kolejny kontrakt, ale tego oczywiście nie wiem. Czy akurat czasowo mi tu oczywiście wystarczy? Dobra, no, wyłączam tą mapę. Oczywiście nie jest ona tutaj potrzebna. Tak, co tam ciekawego w farmingu? Powiem wam szczerze, że żadnych dodatkowych modów tutaj nie znalazłem, chociaż powiem, że mam rzeczywiście jeden mod, ale zostawię tą informację tak naprawdę na zupełnie inną serię, bo tam oczywiście ten mod będzie wykorzystany i o, zobaczymy, czy to udało mi się dobrze zebrać. Oczywiście znowu została mi tutaj jakaś mijaneczka. A, już tu miałem jakąś informację. O, i za chwilkę będzie prawdopodobnie pełna przyczepka. Będę musiał niestety wrócić tutaj na gospodarstwo i ją opróżnić. Niestety nie znalazłem jakiejś tam większej. Wydaje mi się, że i tak jest ona dość spora. I śmigamy na gospodarstwo. Mi się wydaje, że tutaj chyba jeszcze jeden transport będzie.
O, widzicie, o jednej rzeczy zapomniałem. A przynajmniej. Och, znowu nie to. Nie ta. I bym miał tutaj kłopot. Niestety dzisiaj chyba będzie bez muzyki. Niestety dlatego, że nie ustawiłem na swoje radio i nie mogę jej oczywiście puszczać z racji praw autorskich. No tak to wygląda. Żeby mi tutaj YouTube nie cofnął filmiku, to muszę niestety dzisiaj ten odcinek nagrać właśnie bez muzyki. Przykro mi. Mam nadzieję, że ten jeden raz mi wybaczycie. No, powiem wam, że no i tak se sprawdzę, jak tutaj wyglądają te nierówności i powiem wam, że są oczywiście dość spore. Z racji mojej szklarni będę musiał niestety chyba podjeżdżać od tej strony, tak będzie chyba bezpieczniej. O, w ten sposób. Jestem ciekawy, ile one mi dadzą dziennie tutaj dochodu, te moje szklarnie. Zastanawiam się. Postawiłem o 10:30, więc wydaje mi się, że zacznę je opróżniać właśnie o godzinie 10:30 następnego dnia i zobaczymy, ile ja tak naprawdę z tej szklarni dziennie mam dochodu. Bo jestem, powiem wam szczerze, ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czy rzeczywiście jest to tak strasznie opłacalne? Czy dobrze zrobiłem, że w pierwszej kolejności postawiłem na te szlarnie? Jestem ciekaw. A jutro, znaczy przy kolejnym tak naprawdę odcinku sprawdzę, jak wygląda kwestia opłacalności, jeżeli chodzi o jajka. Przy okazji będę wiedział, jak to się ma, jeżeli chodzi o kwestię rentowności i kiedy tak naprawdę to się wszystko tutaj zwraca. No, tak to wygląda. Dzięki, że są przynajmniej jakieś kontrakty, bo mogę je oczywiście realizować, jakieś tam pieniążki w miarę odzyskiwać. Jak widzicie, nie ma tu jakichś wielkich pieniędzy. W sumie muszę sprawdzić, czy jedzie jakiś pociąg. Nie, nie jedzie pociąg. Więc no, powoli, chociaż na tą jedną szklarnię dzisiaj chyba udało mi się zebrać, więc ta jedna przynajmniej powstała właśnie tutaj. A i chyba nie ten teren, wiecie co? Chyba tak. No to inaczej, to będziemy musieli tutaj pojechać trochę polnymi drogami. Szczerze wam powiem, trochę tak, o, pojedziemy polnymi drogami. Bo my musimy oczywiście trafić na, jeszcze trochę sobie większą mapę zrobię i dokładnie musimy ruszyć w tą stronę, bo znowu pomyliłem się, nie to pole. Teraz muszę znaleźć właściwe pole. No i chyba wydaje mi się, że zbliżam się do pola numer 54 i jest pole. Oczywiście maszyna jest nieziemsko ubrudzona, ale przy okazji zobaczcie, dokończę sobie tutaj te moje niedociągnięcia, jeżeli chodzi o zbieranie słomy. Zaraz sobie jeszcze tutaj poprawimy. I tu zaczynamy. O, w sumie tutaj skończymy, bo jak widzicie,
I zaczniemy tutaj od tej strony. Tak to wygląda. Troszkę szybciej. I ruszamy. Myślę, że dzisiaj zakończymy tutaj na zbieraniu słomy. Mam taką nadzieję, że tylko wystarczy mi jeszcze jedna przyczepka, że uda mi się tu już wszystko zebrać. Jeszcze wyłączę tę mapę, ona nie jest tu potrzebna. Ale powiem wam, zobaczcie, jak wygląda tutaj to błoto. Powiem szczerze, nawet fajnie wygląda te ziemia, która się tutaj spod tych opon tak naprawdę wydostaje. I zbieramy tutaj to moje niedociągnięcie. I co? I ruszamy oczywiście na to, na tą tak naprawdę rajkę. I śmigamy. No powiem wam, naprawdę fajnie to wygląda. Już tak naprawdę jest koniec odcinka i na razie większych tutaj problemów z aktualizacją 1.5 nie miałem. Jak widzicie, były to takie małe lagowania, ale większych jakichś tam zacięć nie było. I jeszcze przy okazji pojawiła się aktualizacja karty graficznej, to tym bardziej powiem szczerze, że no, wydaje mi się, że nie najgorzej. Myślę, że mogłoby być gorzej, ale wiecie jak to jest. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze parę minut zostało, a nuż okaże się, że to się za chwilkę skończy wielką tragedią. Nie wiem jak u was, u mnie w końcu pojawił się deszcz, temperatura spadła, zrobiło się delikatnie chłodniej i powiem szczerze, może nawet dobrze, bo mamy suszę, jak słyszę tutaj i widzę, więc wydaje mi się, że ten deszcz oczywiście jest potrzebny. Niech pada. Chcemy, żeby tutaj nam lasy się nie paliły, żeby zboża ładnie obrodziły, więc deszcz jest oczywiście również potrzebny, tym bardziej w maju, na początku, gdzie to się tak naprawdę wszystko zawiązuje, więc powiem wam, że chyba nie będę miał problemu i tak naprawdę zbiorę wszystko jedną przyczepką. I nawet powiem wam szczerze, że w miarę to wszystko sprawnie tutaj tak naprawdę się odbyło. Naprawdę. Myślałem, że będzie to dużo gorzej, że będę musiał tutaj mocniej kombinować, lawirować, a w miarę ładnie ta przyczepka tutaj zbiera tą słomę. Sprawdzę tutaj, czy coś mi tu zostało. A, wydaje mi się, że wszystko ładnie jest zebrane. I super, powiem szczerze. Jeszcze tutaj mi ten jeden róg został po lewej stronie na godzinie 11. 80% słomy. O, nice. Naprawdę fajnie. Dobrze. No nie wiem jak będzie z kurami, bo 60 kur to jest 15 tysięcy. No, tak myślę sobie właśnie nad tymi kurami. Jakie to musiałbym robić kontrakty, żeby to mieć kasę na takie szaleństwo. I VP. I oczywiście to pole mogę sobie sprzedać. Tereny sprzedaję. I udało mi się ciutkę pieniążków tutaj odzyskać. Wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych znajdek. Albo chyba wydaje mi się, że ja tutaj szukałem. Nie wiem, czy w tym domu szukałem, ale tak, w tym domu szukałem. A może zatrzymajmy się na chwilkę i sprawdźmy, czy może gdzieś tu jakaś znajdka
się znajduje. No wiecie, czasem jest tak, że wystarczy delikatnie oblecieć cały dom i a nuż jakaś tutaj znajdutka się znajdzie. Na razie tu nic nie widzę. Tych znajdek jest tutaj sporo, więc no, trzeba zwracać na uwagę na to, co tutaj jest. Nie wiem, czy tu można wejść. Chyba nie. Ale teraz sprawdzimy. Obejdziemy te wszystkie budyneczki. I jak widzicie, znalazłem 4000. Znajdka się jakaś tutaj znalazła. Jedna. I jedna fajna znajdeczka. Tak trzeba sobie po prostu po kolei między tymi wszystkimi budyneczkami sobie zrobić małą rundkę. Oczywiście zablokowałem oczywiście tutaj ruch. Ale 9000 wpadło od tak, tylko zrobię sobie tutaj małą tutaj przebieżkę. Tak sobie jeszcze pomyślałem, że może jeszcze wjadę sobie tutaj, o właśnie tutaj, sprawdzę, czy może tutaj coś jest. Jeszcze tutaj wyłączę ciągnik, oszczędzamy oczywiście na paliwie. Lecimy. Myślę, że to raczej nie jest znajdka. Czy coś tu wokół samochodu jest? Oczywiście to jest stolarnia, więc na razie chyba widzę. I znalazłem oczywiście kolejną znajdkę. Mamy kolejną znajdeczkę znalezioną. Myślałem, że tutaj można coś otworzyć. A mamy znajdkę. Czyli przytuliliśmy 18 tysięcy. No i powiem wam, odcinek naprawdę chyba nie najgorszy pod tym względem, bo mamy tu kolejną znajdeczkę i mamy 18 tysięcy, czyli tak naprawdę połowa drugiej szklarni nam się oczywiście zwróciła. A tak myślę sobie, czy tam nie ma jakiejś znajdki. Wydaje mi się, że chyba nie do końca. A nie, to nie jest znajdka. To jest coś zupełnie innego. No dobra. To sobie tutaj teraz śmigamy i ruszamy. Jedziemy powolutku na bazę i powolutku oczywiście będę się z wami żegnał. Bardzo oczywiście wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki pana Shadow R na serii Czas zacząć na mapie PW Wolf Creek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek spodoba się wam. Jest troszeczkę inny, ale wiecie, no czasem tak niestety bywa. Będę musiał jeszcze tutaj poza odcineczką oczywiście powalczyć z tą moją nierównością. Z drugiej strony nie wiem, czy jest sens, bo myślę, że będę raczej tutaj zmieniał tereny, będę zupełnie gdzie indziej budował farmę. To nie jest miejsce, w którym chciałbym postawić farmę. Wolę jednak tutaj wybrać. Ja już wybrałem miejsce, tylko po prostu nie mam funduszów na to, żeby oczywiście je kupić. Ale z czasem wydaje mi się, że tu się to wszystko uda zrobić. Dobrze. Rozładowujemy tą słomę. Dobrze, wyłączam. Oczywiście bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek.
Pozdrawiam. Jak widzicie, ten ciąg jest coraz brudniejszy. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Żegna Was Shadow R. Cześć.